tego oczekujemy od komendanta i od policji, żeby tworzyła taką samą bazę, jak przestępcy zorganizowali, tylko pobieraną tą i wykorzystującą instrumenty prawne, które społeczeństwo miało, tylko tego, że pan komendant pilnował swoich policjantów, narzucał pewne standardy etyczne i w razie potrzeby wyciągał stawą po stronie obywatela, a nie po stronie funkcjonariusza, który przekracza prawie, a przynajmniej, żeby badał. A ja mam dowody i doświadczyłem tego, nawet dowody, że tak po prostu w misie nie jest. Chciałem pana komendanta Marcika zapytać, jaki udział w tych grupach poszczególnie mają policjanci, pańscy podwładni. Ile przestępstw z ubiegłego roku popełnili policjanci? Ile się toczy postępowań karnych, dyscyplinarnych? Ile osób zostało aresztowane? Prosimy, żeby na to pytanie nam pan komendant odpowiedział. To jest w jednej sprawie, która aktualnie toczy przed sądem, dotyczyła przekroczenia uprawnień, naruszenia niedykalności, udziału w pobiciu i braku reakcji na takie zachowanie przez innych uczelniów ze szkół dziejewskiej pierwszej, następnie mają tego, że nie reagowali. Takie są narzuty. Postępowanie prowadził śledztwo, prowadził prokurator Kudnicki, skierował w ubiegłym roku akt oskarżenia do sądu i tak jak wiem, aktualnie to postępowanie toczy się przed sądem. Dwa dni temu była kolejna rozprawa. W tym przypadku w stosunku do czterech policjantów wystąpiłem do pana komendanta wojewódzkiego o wszczęcie procedury zmierzającej do wydalenia tych policjantów ze służby. To było w ubiegłym roku. W tym roku na tej podstawie dwóch policjantów do służby zostało wydalone, już procedura się zakończyła. W stosunku do dwóch policjantów procedura jeszcze trwa. To są sprawy terminowe, administracyjne. Także jeszcze nie zostały te postępowania zakończone. Nie było w tamtym roku żadnych policjantów, tylko komisarzowego sądu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jak też postępowań dyscyplinarnych, gdzie było tych policjantów uznany winnym.